Zawsze wszyscy posłowie naszego regionu są mile widziani na naszych obradach, a tu jest pierwszy raz, gościmy panią poseł. Proszę bardzo, jeżeli może pani nami się podzielić pewnymi swoimi spostrzeżeniami, jak i też informacjami z bieżącymi. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ja dziękuję bardzo i panu przewodniczącemu, i panu wójtowi za wielokrotne zaproszenie na sesję Rady Gminy. Niestety, ale wszystkie, w większości Rady Gminy czy miast odbywają się w momencie, kiedy my mamy posiedzenia Sejmu, kiedy jestem w Warszawie, także z tego powodu też udało mi się dotrzeć dopiero teraz do państwa. I no, chciałabym, ze względu na to, że te informacje w mediach pojawiają się i ciężko jest się połapać, chciałam przedstawić państwu i też mieszkańcom gminy Raby Wyżna sytuację sprawy biogazowni. Sprawa biogazowni to jest sprawa, którą zajmuję się od praktycznie roku. Wcześniej we współpracy z posłami Markiem Sową i Aleksandrem Miszalskim, którzy niejednokrotnie wysłuchali mieszkańców i prowadzili kontrolę, czy to w Kowrze, czy to w starostwie powiatowym, i później w momencie objęcia mandatu posła zajmowałam się tą sprawą już z moimi pracownikami biura. I sprawa procesu inwestycyjnego, czy procesu pozyskiwania pozwolenia na budowę, jest bardzo skomplikowanym procesem, stąd też pojawia się wiele informacji, które no niekoniecznie są zgodne jakby z rzeczywistością, czy zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. Dlatego postaram się, ze względu na to, że cały czas uczestniczę w tej sprawie i trzymam rękę na pulsie, przedstawić po prostu fakty, które jakby pomogą zrozumieć mieszkańcom, co w tym momencie się dzieje. Jeżeli chodzi o to wstępne zainteresowanie, to zainteresowanie ze strony naszych posłów Koalicji Obywatelskiej czy też Platformy Obywatelskiej było na wniosek mieszkańców Raby Wyżnej, na wniosek Stowarzyszenia Eko Raba Wyżna, na wniosek między innymi Tomka Rajcy, który jest na ten moment radnym powiatu i też członkiem zarządu powiatu, czy też wójta gminy pana Stanisława Dziwisza. My tej sprawie się przyglądaliśmy od dłuższego czasu i pierwszym takim znaczącą jakby informacją to było wznowienie postępowania o pozwolenie na budowę przez starostwo powiatowe na wniosek jednej ze stron i na podstawie oświadczenia byłego dzierżawcy o tym, że kotłownia została zdemontowana w latach 90. I na tej podstawie wszczęto ponownie procedurę o pozwolenie na budowę, natomiast ta procedura po pierwsze nie wstrzymuje pozwolenia na budowę, które zostało wydane na modernizację tej kotłowni, czyli budowę biogazowni. Zatem inwestor mógł realizować inwestycje, ponieważ nie wstrzymało to jakby pozwolenia na budowę. Druga bardzo ważna rzecz jest taka, że w momencie wznowienia postępowania o pozwolenie na budowę, które no, toczy się od zeszłego roku, także to postępowanie i starostwo prowadzi już od dłuższego czasu. Natomiast ono zostało wstrzymane ze względu na to, że u wojewody pojawiły się wnioski sąsiadów ziemi Skarbu Państwa, która jest pod Kowrem i przy której ta biogazownia będzie, na których ta biogazownia powstaje, wnioski mieszkańców o bycie stroną postępowania o pozwolenie na budowę. Nie było i na ten moment wszystkie postępowania o bycie stroną w postępowaniu o pozwoleniu na budowę zostały zakończone przez Urząd Wojewódzki. Natomiast Urząd Wojewódzki i w przypadku, jeżeli będzie taka konieczność, też wyda oficjalne oświadczenie, Urząd Wojewódzki nie rozstrzygał merytoryczności
procesu postępowania o pozwolenie na budowę biogazowni. I to jest bardzo ważna informacja, ponieważ wszystkie odwołania od decyzji starostwa będziemy mogli procedować dopiero po zakończeniu postępowania, wznowienia postępowania o pozwolenie na budowę, które toczy się w tym momencie w starostwie powiatowym. Zakończenie wszystkich wniosków o mieszkańców o to, by być stroną postępowania spowodowało, że w tym momencie to starostwo powiatowe powinno podjąć decyzję o uchyleniu bądź utrzymaniu w mocy decyzji o pozwoleniu na budowę. Więc czekamy w tym momencie na decyzję i zakończenie postępowania, wznowienia postępowania o pozwolenie na budowę. I starostwo ma dwie ścieżki. I na podstawie decyzji starostwa powiatowego, na które myślę, że mieszkańcy czekają, bo to postępowanie naprawdę toczy się bardzo długo i trzyma troszkę mieszkańców w pewnej niepewności co do dalszych kroków. Jeżeli to postępowanie zostanie zakończone, czyli decyzja zostanie uchylona, bądź decyzja zostanie utrzymana w mocy, to na tej podstawie dopiero mieszkańcy, a przede wszystkim strony, mogą się odwoływać do wojewody w zakresie na przykład uchylenia tej decyzji. Zatem w tym momencie instancją, która dokonuje weryfikacji pozwolenia na budowę, jest starostwo powiatowe. I to chciałabym podkreślić, że od starostwa powiatu nowotarskiego zależy, w którą stronę jakby będzie kontynuowana sprawa. Nie będziemy w tym momencie rozstrzygać, czy powinno być to pozwolenie na budowę, czy tego pozwolenia na budowę być nie powinno, ze względu na to, że toczy się sprawa administracyjna i na podstawie zweryfikowanych dokumentów będziemy podejmować odpowiednie kroki i strony mogą wtedy dopominać się sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o strony postępowania, to z tego co wiemy, to w większości zostały one odrzucone. Natomiast tu jest bardzo duża wątpliwość, nie do tego, że inwestor podzielił w ten sposób działki, że nie musiał informować sąsiadów o tym, że ubiega się o pozwolenie na budowę, albo włączyć kolejne strony i kolejnych sąsiadów. Tylko myślę, że bardzo ważnym pytaniem jest, dlaczego KOWR, czyli instytucja publiczna, zgodziła się na to, aby obchodzić sąsiadów i mieszkańców Raby Wyżnej. I to jest bardzo poważna rzecz i to budzi największe wątpliwości, ponieważ musimy pamiętać, że to jest ziemia, która należy do Skarbu Państwa, która jest własnością KOWR-u, która jest instytucją państwa i to oni powinni dbać o to, aby mieszkańcy czuli się poszanowani, aby mieszkańcy poczuli, że mają wpływ na to, co dzieje się w ich miejscowości i to oni powinni być pierwsze poinformowani i włączeni w proces postępowania o pozwolenie na budowę, żeby ich głos miał znaczenie, bo to oni będą mieszkać koło biogazowni, to ich dzieci będą wychowywane koło tej biogazowni i to ta biogazownia jakby jest w centrum miejscowości. I dlaczego mieszkańcy, dlaczego sąsiedzi i dlaczego gmina nie brała w tym udziału, to jest pytanie głównie do tego, w jaki sposób publiczna jednostka dopuściła do takiej, a nie innej sytuacji. W tym momencie, bo nowy dyrektor KOWR-u przygląda się dokładnie tej sprawie, przygląda się całej procedurze uzyskiwania dzierżawy, przygląda się wszystkim dokumentom, przygląda się temu, jak dzierżawca wywiązywał się z umowy dzierżawcy i w jaki sposób ubiegał się o taką inwestycję. Więc na ten moment również przeglądane są te dokumenty, natomiast po uzyskaniu decyzji Starostwa Powiatu Nowotarskiego będziemy podejmować dalsze kroki. Byłabym w stanie jako posłanka wykonująca mandat posła przyglądać się tej sprawie i ewentualnie zawiadomić
odpowiednie służby, czy strony będą ubiegać się, będą się odwoływać, czy też jakby pogodzą się z decyzją starostwa. To jest coś, co w przyszłości po prostu będzie dokonywane. Natomiast w tym momencie najważniejsze jest to, że w miarę wszystkie instytucje wracają do normalności i my musimy zgodnie z prawem podejmować odpowiednie kroki do tego, żeby mieszkańcy Raby Wyżnej były usatysfakcjonowane z tego, jak funkcjonują przede wszystkim instytucje państwa i jak ich głos i jak ich zdanie na temat tego, co dzieje się w ich miejscowości, jest respektowane.